Siemano wszystkim, witajcie z tej strony Mielu i wow! Nie sądziłem generalnie, że z takich okazji będę jeszcze nagrywał filmy. Bo generalnie jakieś kilka dni temu udało nam się wbić już ponad 400 subskrypcji. I jestem szczerze aż zaskoczony, że pomimo generalnie wszelkich jakichś trudności, różnych sytuacji, czy to w moim życiu prywatnym, czy tam różnych w każdym razie trudności związanych ze mną, więc ten film będzie generalnie specjalnym podziękowaniem dla was za tą nową liczbę subskrypcji, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze zwrotne, jakie mi w ostatnich dniach przesyłaliście i pisaliście. Z racji tego, że ten filmik jest oczywiście podziękowaniem dla was za te właśnie 400 subów, które wbiło ostatnio, i myślę generalnie, że dam ten filmik jako filmik promujący, żeby przede wszystkim opowiedzieć wam, czym jest mój kanał, jakie, co na nim robię i jakich materiałów możecie się u mnie spodziewać. Przede wszystkim, jak już mówiłem, nazywam się Mielu, ale nazywam się Kuba, pochodzę z Lublina, mam obecnie 23 lata, i interesuję się właśnie tutaj YouTube'owym gamingiem, takim trochę amatorskim, troszeczkę takim prześmiesznym. No, z tą śmiesznością to czasami różnie u mnie bywa, ale głównie jest to gameplay. A co do gatunków gier, jakie nagrywam, są to w większości przypadków gry akcji, przeważnie też FPS-y. Nie brakuje na moim kanale gier AAA, nie brakuje multiplayerowych FPS-ów, gier rywalizacyjnych i od czasu do czasu gier niezależnych. No i okazyjnie też trafię się jakaś gra z gatunku horror. Oczywiście też ten film będzie podsumowaniem, jakie gry nagrywałem do tej pory i generalnie sobie trochę powspominam, jak to fajnie zaczynałem nagrywanie pod koniec grudnia bodajże 2020 roku. Więc pierwszą teoretycznie grą, jaką nagrałem na mój kanał, właściwie to serią, jaką nagrałem, była to seria z gry Doom Eternal. Ja jestem ogromnym fanem Dooma, szczególnie tych klasycznych Doomów, tych jeszcze z lat 90. I generalnie też Doom wpłynął też na to, jaki mam chociażby nick w większości grach, czy to na Discordzie, czy to na jakichś platformach. Jest to oczywiście Mielu The Slayer. Zresztą nie tylko w grach, na Instagramie czy Discordzie też. Wspominam Dooma Eternal jako naprawdę świetną grę. Grę, w której naprawdę tak się świetnie bawiłem i takie mam zarąbiste z niej wspomnienia. Troszeczkę frustrujące, bo generalnie nie każdy element tej gry współgrał ze sobą, jak chociażby, nie wiem, nierówni przeciwnicy czasami z naprawdę debilnym zaprojektowaniem, ale mimo wszystko bardzo dobrze mi się grało w tą grę i bardzo dobrze ją pamiętam. Serię z Dooma Eternal oczywiście skończyłem, przynajmniej z podstawowej gry. Drugą serią, jaką przechodziłem na kanale i w sumie do dzisiaj nie dokończyłem, bo niestety przez różne wydarzenia straciłem niestety końcowe nagrania z tej serii, to The Evil Within. I tą grę też bardzo dobrze wspominam. To była taka mieszanka survival horroru, Outlasta z Resident Evil. I naprawdę też bardzo dobra gra, wymagająca, niełatwa, ale mimo wszystko dająca naprawdę masę emocji, ciarek na plecach, ciągłego poczucia zagrożenia, niesprawiedliwego poziomu trudności i mógłbym tak w kółko. Naprawdę, mam nadzieję, że pewnego dnia może znajdę czas, żeby zasiąść do tej gry od nowa, rozpocząć ją od nowa, przejść ją do momentu, w którym skończyłem i może w przyszłości jakoś dokończyć tą serię, bo generalnie trochę mi szkoda zostawiać generalnie te gry niedokończone na mój kanał, bo to kurde, no jakby nie ukrywać, z tej gry świetnie mi się grało. Przechodziłem jeszcze Dishonored, dwójkę bodajże, ale tej gry generalnie nie dokończyłem, bo spotkała się z takim naprawdę średnim odzewem z waszej strony i większość z was nie chciała, żebym ją kontynuował. Kolejną miniserią, która jeszcze się pojawiła, był Slender The Arrival, czyli też gra ogólnie horrorowa, która też potrafiła wywołać niezłe ciarki na plecach. Do tego stopnia, że po jednym z odcinków dwie nocki miałem nawet problemy z zaśnięciem. Króciutka gra, co prawda, ale warta swojej ceny i ogarnięcia. Teraz generalnie z tego, co słyszałem, to niedawno wyszedł remake tej gry na Unreal Engine w ramach update'u. Ale spokojnie, nie jest on generalnie płatny. Jeśli generalnie posiadacie grę, to generalnie aktualizacja next genowa na silniku Unreal jest bezpłatna.
Może generalnie kiedyś z tej zremasterowanej i zremakowanej wersji tej gry zrobię streama. Zobaczymy. Kolejną grą też, która naprawdę świetnie mi się przyjęła i świetnie mi się nagrywało, to było Devil May Cry 5. W tym przypadku jest to slasher, nie żadna strzelanka. I jest to przede wszystkim wymagający slasher, który naprawdę wymaga uczenia się różnych kombinacji ciosów. Ogarniania, jak działają przeciwnicy. Świetna gra. Zresztą mowa tu o studiu Capcom, odpowiedzialnych za serię Resident Evil, więc to już samo z siebie daje znaczek jakości. Kolejną grą, jaką przechodziłem, był Far Cry 4, którego stawiam na równi z Far Cryem 3. No, może nie pod względem fabularnym, ale pod względem gameplayowym tak naprawdę Far Cry 4 to było więcej, szybciej, lepiej i mocniej. Więcej pukawek, większy otwarty świat, więcej zabawek i o wiele więcej. No i jeszcze tereny górzyste, inspirowane Himalajami. A ja jestem generalnie ogromnym fanem gór. Tej serii też za równo nie dokończyłem, bo straciłem z niej nagrania, kiedy zepsuł mi się mój poprzedni sprzęt i musiałem przerzucać te nagrania na dysk zewnętrzny i potem nagle się okazało, że te nagrania z tego wszystkiego zniknęły jakimś cudem. Nie wiem, co się stało, ale generalnie może kiedyś pewnego dnia znajdę siłę, żeby też tą serię dokończyć. Kolejną serią, za jaką się brałem, była seria Days Gone i naprawdę to jest jedna z tych gier, którą jestem w stanie naprawdę polecić każdemu, bo jest naprawdę świetna. Zresztą mowa tu o grze, która została najpierw wydana jako exclusive na konsolę PlayStation, potem została przyportowana na pecety i naprawdę jest to jedna z lepszych gier, jakie grałem generalnie. Co prawda jest to trochę gra sztampowa, bo mowa tu o apokalipsie zombie, ale sama fabuła, postacie i świat zarysowany jest naprawdę świetny. Ta gra to trochę hybryda uniwersum The Walking Dead z Sons of Anarchy. Jeśli generalnie oglądaliście te seriale, to serdeczne propsy dla was. Nie brakuje generalnie też u mnie na kanale gier popularnych, takich jak chociażby Minecraft, gdzie swojego czasu nagrywałem z moim przyjacielem Jakubem świat, w którym generalnie świetnie się bawiliśmy, ale generalnie seria jest póki co zawieszona, ponieważ mnie i mojego kolegę Dozeja, z którym nagrywałem swojego czasu tą serię, trochę cienko u nas było z kasą i po prostu nie było nas stać na utrzymanie tego relamsa, na którym graliśmy. Może kiedyś pewnego dnia ta seria powróci? Zobaczymy. No i skoro jesteśmy przy Minecrafcie, warto wspomnieć o mojej niedawno rozpoczętej serii Minecraft Horror, która generalnie polega w nagraniu w Minecrafta z horrorowymi modyfikacjami. Seria, z tego co widzę, bardzo się wam przyjęła, jest wiele informacji zwrotnych od was, że chcecie ją oglądać. Myślę, że ta seria generalnie zostanie na dłużej. Zresztą jeśli chodzi o tą serię, napisała do mnie jedna z osób na moim Discordzie. Naprawdę świetnym pomysłem, jak tą serię urozmaicić, ale myślę, że o tym już dowiecie się już w nadchodzących odcinkach. No i oczywiście warto wspomnieć o nowo rozpoczętej serii na kanale, czyli z gry Wolfenstein The New Order, czyli pierwszoosobowego FPS-a z alternatywną wersją rzeczywistości, w której to Trzecia Rzesza wygrała II wojnę światową. Jak już wspominałem, czasami też zdarzą się u mnie materiały z gier wieloosobowych lub rywalizacyjnych na moim kanale. Swojego czasu, jak kiedyś należałem do klanu Wielka Armia Republiki, teraz bodajże Wielka Armia Galaktyczna, pojawiały się u mnie materiały z gry Star Wars Battlefront 2, tego Star Wars Battlefront 2 z 2017 roku, stworzonego przez DICE i Electronic Arts. Troszeczkę też generalnie pojawiało się u mnie materiałów z gry Overwatch 2 swojego czasu, ale myślę, że ci, co oglądają mnie najczęściej, wiedzą, że moim faworytem jest seria Battlefield. Mowa tu konkretnie o dwóch częściach tej gry, Battlefield 5 i obecnie jednego z najnowszych, Battlefield 2042. No i okazyjnie czasami zaglądnę do Call of Duty, chociaż będę szczery, że ostatnio Call of Duty bardzo mnie od siebie odrzuciło ze względu na to, co Activision robi z tą marką. No i ostatnio jeden z moich przyjaciół, mianowicie Chlorek, bardzo mnie wkręcił w granie Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Oprócz tego możecie zobaczyć na moim kanale troszeczkę materiałów z Valoranta, ale generalnie to były tylko jedyne materiały z Valoranta, jakie się pojawiły. Był to generalnie okres, w którym byłem z moją ówczesną dziewczyną wtedy, która mnie do tego Valoranta zachęciła i napierdzielałem w nią z tego Valoranta bardzo długo swojego czasu, ale w momencie zerwania generalnie przestałem w tego Valoranta grać, bo generowało to tylko smutne wspomnienia.
I to tyle. Tak oto dotarliśmy do końca tego materiału i do końca generalnie analizy mojego kanału, czyli tego, co robiliśmy na nim do tej pory. Chciałbym was bardzo zachęcić do zostawienia przede wszystkim łapki w górę, komentarza i subskrypcji, jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej i przeżyć naprawdę niezapomniane wrażenia. Zapraszam was na również wszystkie moje socjalki w opisie, czyli na Discorda i głównie Instagrama. Tam jestem najbardziej aktywny. Ja wam życzę miłego dzionka. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.